Jak fantastyka to Pyrkon, a jak Pyrkon to ludzie, a jak ludzie to też ja. Jeżdżę na Pyrkon 2015 roku, tradycyjnie wyłącznie w soboty i byłem ciekaw, czy mnie tym razem zaskoczy. Zapraszam na sobotnie wrażenia z targów. Pierwsze moje zaskoczenie to brak kolejek. W przeciwieństwie do lat poprzednich, oprócz zeszłego roku, czyli 2023, bo wtedy mnie nie było, zawsze były kolejki od samego rana. A tutaj godzina 8:30 i w ogóle nie widać stojących ludzi. Ze zdjęć i relacji ludzi na wszelkich grupach facebookowych wiem, że w piątek było zupełnie inaczej, czyli w sumie tradycyjnie. W każdym razie tradycyjnie kupiłem bilet jednodniowy w wyjściu północnym i od razu znalazłem się na targach. Jednak ciągłe podwyżki biletów się nie zmieniły. Sobota zawsze była droga, ale nigdy bilet nie kosztował 219 zł, za to karny na 3 dni już pełne 300. Nie potrafię powiedzieć, skąd taki pomysł. Niemniej, od rana widziałem pojawiających się ludzi, lecz było ich mniej niż zwykle. Trudno jest mi powiedzieć, czy sama cena na to wpłynęła, pora dzienna, czy może pogoda. Znacznie później ludzi przybywało i przybywało, tak jak zwykle to na Pyrkonie bywa. Aż ciekaw jestem, ilu ich mogło ostatecznie być. W 2022 roku było ich ponad 55 tysięcy. Na samym Pyrkonie dało się tu spotkać mnóstwo cosplayerów. Mniej lub bardziej znane postacie z wszelkich filmów, książek, komiksów, anime czy gier komputerowych. Z Gwiezdnych Wojen widziałem przynajmniej 8 klonów, 3 Ahsoki Tano, 2 Anakinów Skywalkerów, kilku Mandalorian, czy nawet jednego Dartha Vadera. Z Marvela widziałem Spidermana, Kapitana Amerykę, czy Deadpoola. Wiele dziewczyn z Harry'ego Pottera noszące szaty z różnych domów Hogwartu, widziałem nawet 3 Geraltów z Wiedźmina, dobrze znanych z gier. Było też wielu żołnierzy MTF z fundacji SCP, a nawet trafiła mi się sama Lady Dimitrisko z Resident Evil Village. Nawiasem mówiąc, nie była to sama co 2 lata temu. Byłem też zaskoczony, że nawet widziałem 2 Simonów z Cry of Fear, Piramidu Głowego z Silent Hilla, Animatronico z Five Nights at Freddy's, czy nawet Wróżkę Chrzestną ze Shreka. I oczywiście tradycyjnie postacie z Team Fortress 2. To tylko pokazuje, że różnorodność postaci na tych targach jest tak bogata, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ale Pyrkon to nie tylko kostiumy i fantastyka. Jest na nim mnóstwo innych atrakcji. Przede wszystkim to wystawy wszelkich gadżetów, własnoręcznie robionych dzieł, sprzedawanie książek, granie w gry na automatach, komputerach czy w gry retro. Nie zważajcie na te podskakujące ekrany, po prostu moja komórka nie umie tego inaczej nagrać i zapewniam, ludzie tego tak nie widzieli. Nie mogło też zabraknąć gier planszowych czy karcianych. Mnóstwo ludzi grało w specjalnie przeznaczonym pawilonie, ale nie tylko. Przez to, że nie było mnie w zeszłym roku, no nie potrafię powiedzieć, czy obecna wersja planszowa Heroes 3 jest już tą pełną wersją, ponieważ widziałem mnóstwo graczy grających w tę grę i to nie tylko na komputerach. Pamiętam doskonale, że 2 lata temu była w wersji demo. Jeśli ktoś wie, niech da znać w komentarzach. Ale też trochę ponarzekam. W przeciwieństwie do Pyrkonu z lat poprzednich, fizyczna wersja tegorocznego programu kompletnie się różni, w moim odczuciu negatywnie. Praktycznie to ulotka będąca ogólną mapą, co gdzie jest, ale bez informacji o prelekcjach, spotkaniach czy grających muzykach na placu targów. Spójrzcie tylko na program z 2018 roku. Znacznie bogatszy w szczegóły, dodatkowe informacje, na przykład o ochronie dzieci, ciekawostkach, czy nawet takich oczywistościach jak na targu mówienie sobie na ty, o niedotykaniu bez pozwolenia, czy niewnoszenia alkoholu. Fizyczna wersja tegorocznego programu w ogóle tego nie ma. Może się czepiam, bo przecież to oczywistość, bo przecież są punkty informacyjne, ale wyobraźcie sobie, że praktycznie sami musicie pamiętać, gdzie są wszelkie prelekcje, jacy muzycy będą dawać koncert, gdzie każde stoisko znajduje się w danym pawilonie, czy w ogóle co się będzie działo. No chyba, że chodzicie z polonym internetem, co kto woli. A mówiąc o muzykach, jak tak chwilę stałem, to akurat załapałem się na Śmiały Harpudnik i A Ty Ciąg ryczącej dwudziestki. Panowie dali dobry koncert. Uczestniczyłem w jednej prelekcji na temat tłumaczenia na język polski na przykładzie gry planszowej Escape from Site 19 odnoszącej się do fundacji SCP. Od wielu lat kojarzyłem związek z tej gry, a tu proszę, miałem do czynienia z samym tłumaczem, który podał nam kilka ciekawostek, rad, częstych błędów dotyczących przekładania języka oryginału na język polski. Ta gra planszowa była tylko punktem wyjścia. Mimo że wiele rzeczy było mi już znanych, nie uważam tego za zmarnowany czas, wręcz przeciwnie, upewniłem się, jak ważna jest praca tłumacza, korektora, redakcji, a przede wszystkim tych, którzy odpowiadają za dany tytuł. W końcu, nie chcielibyśmy sztucznego tłumaczenia, tylko naturalną składnię i wymowę w naszym języku, prawda? Na koniec może jeszcze dodam, że przez większość czasu było ciepło, pochmurno, jednak dopiero w okolicach godziny 16 przez chwilę były przelotne opady deszczu. Jak się zaczął, tak się szybko skończył deszcz. Wielu ludzi było na to przygotowanych, ponieważ mieli przy sobie już parasolki. A już tak zupełnie na koniec, Pyrkon to też okazja na wspieranie różnych idei, pomocy, fundacji, m.in. oddawanie krwi.
Właściwie to tyle. Na Pyrkon zawsze warto przyjeżdżać, nawet z rodziną. To dobre miejsce na integrację, spotykanie się fanów, posłuchanie, uczenie się, czy w ogóle spędzenie wolnego czasu. Jeśli wcześniej nie byliście na Pyrkonie, to polecam. Może zobaczymy się w przyszłym roku. Kto wie, kto wie. Ode mnie to tyle. Dziękuję za oglądanie i wysłuchanie.